Witajcie! Finał wieków, część dziewiąta. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Doulos i jego zadanie. Przypomnę, że studiujemy 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Ostatnio mówiliśmy o tym, że dni Syna Człowieczego, czyli czas Paruzji, podobny będzie do czasów Noego i Potopu. Podobieństwo polegać będzie na tym, że tak jak nikt nie znał zawczasu daty potopu, tak nikt nie będzie znał zawczasu daty paruzji. Zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi nie będą znać tej daty. Wielki podział w czasach ostatecznych to nie podział na tych, którzy będą znali datę i nie będą jej znali, ale podział na czuwających i zaskoczonych. Czuwający. Będą to ci, którzy będą gotowi do działania i gdy rozpocznie się ostatni siedmioletni okres przed paruzją, będą wiedzieli, co należy robić, a czego należy unikać. Natomiast ci, których wydarzenia czasów ostatecznych zaskoczą, popełnią wówczas tragiczne w skutkach błędy. My nie chcemy znaleźć się w tej grupie, w tej drugiej grupie, nie chcemy, żeby nasze dzieci. Albo wnuki znalazły się w tej drugiej grupie, dlatego, dlatego przygotowujemy się, zanurzając się w to nauczanie, przygotowujemy się na czasy, które są przed nami, ponieważ one są przed nami. Prawdomówny Syn Boży Jezus Chrystus zapowiedział ich nadejście i one na pewno nadejdą, na pewno nastaną. I to, co jest bardzo wyraźnie przepowiedziane w Piśmie Świętym, Wypełni się literalnie, dosłownie i w takiej kolejności, w jakiej te wydarzenia są przepowiedziane. Jezus kieruje do wszystkich wezwanie: czuwajcie. Wolą Jezusa jest, żebyśmy Ty, ja, nasze dzieci, wnuki, tak jak powiedziałem, znaleźli się w grupie czuwających, a nie w grupie zaskoczonych, zwiedzionych czy też zgorszonych czasami ostatecznymi. Po tej wypowiedzi, którą ostatnio rozważaliśmy, następują trzy kolejne wypowiedzi Jezusa. Pierwsza z nich to wypowiedź o słudze Doulos, która będzie tematem naszych dzisiejszych rozważań. Druga to przypowieść o Dziesięciu Pannach. A trzecia to przypowieść o sługach. Pamiętamy, że rozważana przez nas przepowiednia Jezusa dotycząca czasów ostatecznych, właściwie cała ta długa wypowiedź zawarta w 24 i 25 rozdziale Mateusza, poprzedzona została pytaniem uczniów o dwie rzeczy. Tu nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części cyklu zatytułowanej Synteleja. Uczniowie zapytali Pana o paruzję i Synteleję. Jak pamiętamy, paruzja to powtórne przyjście syna człowieczego w chwale. Zaś synteleja jest dopełnieniem się zachodzących na ziemi procesów, koniecznych do zamknięcia jednej epoki i rozpoczęcia nowej. Synteleja to właśnie finał wieków. To czas doprowadzenia pewnych procesów do punktu kulminacyjnego. To czas żniwa. To także czas obrachunku i zapłaty. Czas podsumowania i oceny uczynków. I o tym właśnie mówią dwie spośród trzech wypowiedzi Jezusa, które będziemy teraz omawiać. One odnoszą się do tego finałowego rozrachunku i tego, co powinniśmy wziąć sobie do serca, żeby być gotowymi na finałowy rozrachunek. Właściwie każda z czterech ostatnich części tej długiej wypowiedzi, wypowiedzi Jezusa, nie tylko te dwie przypowieści, nie tylko nawet te trzy wypowiedzi, o których, o których tutaj wspomniałem, ale też ostatnia wypowiedź, wypowiedź o sądzie nad narodami, one wszystkie, one wszystkie jak gdyby wskazują na to, że nadchodzi czas rozrachunku. Nadchodzi czas podsumowania, nadchodzi dzień, w którym Pan powraca i będzie nas rozliczał. Nie tylko nas jako swoje sługi, ale będzie rozliczał cały świat. Z jego postępowania. Nadchodzi czas sądu, nadchodzi czas rozrachunku. Właściwie możemy na tę długą, dwurozdziałową wypowiedź Pana Jezusa, oczywiście w pierwotnym tekście nie było rozdziałów. Ale obecnie jest ona zamknięta w dwóch rozdziałach Ewangelii Mateusza. Na całą tę wypowiedź możemy spojrzeć w taki sposób. Po pierwsze, Jezus zakreśla, nakreśla scenariusz czasów ostatecznych. Po drugie, w czterech różnych wypowiedziach mówi o tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę w kontekście zbliżającego się, sądu zbliżającej się oceny, ewaluacji, podsumowania naszego życia, naszego jako sług Bożych, naszego jako oczekujących oblubieńca panien, naszego życia jako słuch, którzy otrzymali talenty, a także naszego życia jako narodów, dolos i jego zadania Przeczytajmy dzisiejszy tekst, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 45 do 51. Przez najbliższą ponad godzinę będziemy zajmować się tymi sześcioma wersetami. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Panu stanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa. I o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Taka wypowiedź Jezusa. Zacznijmy od początku, od wersetu 45. Któż jest tym sługą? Zauważmy, że werset 45 ma formę pytania. Któż jest tym sługą? O czym nam to mówi? Według mnie chodzi o to, że wypowiedź, która następuje po tych słowach, nie jest adresowana do wszystkich wierzących, ale jedynie do tych, o których tam dalej jest mowa czyli do tych, którzy zostali ustanowieni nad służbą, nad innymi sługami, w tym celu, żeby ich karmić. Czyli jest pewnego rodzaju grupa sług, określona tutaj greckim słowem oiketes, służący, służba domu. I nad tymi oiketes ustanowiony jest sługa doulos, który ma za zadanie karmić tych pozostałych sług, karmić cały ten dom, całą tę domową służbę. Pan Jezus pyta, kto to jest ten dolos? Który to z Was? Który z Was jest tym dolos? Ponieważ do Niego chciałbym się zwrócić i Jemu chciałbym powiedzieć o pewnych rzeczach związanych z Jego służbą. Chciałbym Mu powiedzieć o Jego zadaniu, o nagrodzie za, za, za to zadanie, o odpowiedzialności, o ryzyku. Pan Jezus zadaje pytanie. Mówi jak gdyby uwaga uwaga. Teraz nie mówię do was wszystkich, nie mówię do was wszystkich moich uczniów, do was wszystkich wierzących, ale jedynie do tych, których zadaniem jest karmienie pozostałych. To co dalej powiem aż do wersetu 51 będzie dotyczyło tej ograniczonej grupy. Nie wszystkich sług Pana, ale tych, których zadaniem jest Karmienie pozostałych. Wierzę, że to pytanie stanowi zarazem otwarte zaproszenie do służby. O jakiej tam mowa. Gdy Jezus pyta, któż jest tym sługą, oczekuje, że powstaną ochotnicy, którzy powiedzą ja oto jestem. To nie jest tak, że Pan Jezus mówi ty, ty i ty, i ty. Będziecie mieli takie zadanie. On pyta, kto i oczekuje reakcji. Zadanie zostanie powierzone tym, którzy odpowiedzą na otwarte zaproszenie. Tym, w których sercach to zarezonuje, to coś w nich pobudzi. I oni poczują chęć, poczują pragnienie. I to pragnienie będzie zainspirowane przez Ducha Świętego i pójdą za tym pragnieniem. Powiedzą: Panie, to ja. Oto jestem, panie. Oto jestem sługą. Gotowym, aby przyjąć to zadanie, aby przyjąć zadanie karmienia innych. Jeżeli to pytanie dotyka Twojego serca, jeżeli w nim rezonuje, a Twoje serce wyrywa się do tego, żeby odpowiedzieć: Oto jestem, to ja panie. Pytasz kto? Oto ja. To pójdź za tym, zrób tak, ale najpierw wysłuchaj całości. Poznaj błogosławieństwo, jakie się z tym wiąże i nagrodę, ale też ryzyko i konsekwencje sprzeniewierzenia się zadaniu, bo one są poważne. Podejdź do tego nie w emocjach i w entuzjazmie, chociaż nie mam nic przeciwko emocjom i entuzjazmowi, ale niech te emocje i entuzjazm Będą poparte świadomością, głęboką świadomością tego, na co się porywasz, do jakiego zadania, jakiego zadania się podejmujesz. Powiemy teraz o charakterze sługi, jego zadaniu, czasie jego trwania, nagrodzie za dobre wykonanie oraz wyzwaniach i konsekwencjach sprzeniewierzenia się zadaniu, bo o tym dalej jest tam mowa. Charakter sługi. Kim jest. Ten sługa. Użyte w oryginale słowo to doulos. Słowo to można przetłumaczyć jako niewolnik, ale uważam, że w języku polskim słowo niewolnik ma bardzo dużo negatywnych konotacji i ono jest trochę niestosowne. Ono tutaj trochę zgrzyta. Zostańmy zatem przy słudze, choć to też nie jest najlepszy termin. Sługa kojarzy się. W naszej kulturze, w potocznym języku, z kimś, kto służy w domu, na przykład, jest jakiś służący w domu, wykonuje pewnego rodzaju pracę, ale jeżeli ta praca przestanie mu odpowiadać, to on wypowie swoją służbę i pożegna się z domem swojego pana i pójdzie gdzieś indziej. To jest taki przedwojenny służący. Jeśli ta praca mu się nie spodoba, Ci państwo mu się nie spodobają, może zawsze tę służbę wypowiedzieć. Greckie doulos oznacza przede wszystkim kogoś, kto należy do innej osoby i wykonuje jej wolę. Dalej będę określał osobę, do której Jezus adresuje tę wypowiedź mianem sługi doulos. Jest trochę takie masło maślane, tak? bo sługa to doulos, ale... Będę mówił sługa doulos, żeby, żeby jakby zaakcentować ten, ten aspekt czy tę odrębność osoby, o której tutaj mówię. Sługa doulos, czyli ktoś, kto jest szczególną własnością pana i kto w szczególny sposób oddany jest, oddzielony jest do tego, żeby wykonywać. Wolę Pana, żeby wykonywać określone zadanie, będące wolą Pana. Charakter sługi. Jezus w swoim zaproszeniu, w swoim pytaniu, będącym zarazem otwartym zaproszeniem, akcentuje charakter. On nie akcentuje obdarowania, nie akcentuje umiejętności, nie akcentuje wykształcenia. Nie akcentuje relacji społecznych, nie akcentuje pochodzenia, nie akcentuje płci i wielu innych rzeczy, które mógłby zaakcentować. Akcentuje charakter i w ramach tego charakteru akcentuje dwie cechy, które są niezmiernie istotne dla sługi podejmującego się zadania. Jakim jest karmienie domu? Te cechy to wierność i roztropność. Do nieba może pójść każdy. Do nieba poszedł łotr na krzyżu, który nie spełnił żadnych dobrych uczynków. Oprócz tego, że uwierzył i poprosił Jezusa o to, żeby pójść do nieba. Poszedł do nieba. Do nieba idzie wielu przestępców, wielu ludzi obciążonych ogromnymi zbrodniami. Czytałem i słyszałem kilka świadectw ludzi, którzy, przynajmniej kilka, świadectw ludzi, którzy byli mordercami. Słyszałem o jednym seryjnym mordercy, który odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności chyba w Wielkiej Brytanii, z narodzonym na nowo chrześcijaninem. Oczywiście, gdy popełniał te morderstwa, był po prostu zdemonizowanym złym człowiekiem, ale w więzieniu się nawrócił i teraz on wie, że będzie siedział do końca życia w więzieniu, ale siedzi tam jako człowiek zbawiony, pojednany z Bogiem, szczęśliwy, przemieniony. Słyszałem inną historię. Niedawno w Stanach Zjednoczonych wykonano Karę śmierci na człowieku, który po prostu pewnych rzeczy się w swoim starym życiu dopuścił, ale czekając na wyrok, nawrócił się. I ten człowiek był tak przemieniony, że strażnicy więzienia ujęli się za nim i prosili o jego ułaskawienie, o to, żeby nie wykonywać wyroku śmierci, ponieważ ten człowiek był przemieniony do, do tego stopnia, że w trakcie buntu więźniów, kiedy Życie jednego ze strażników było zagrożone przez napastników. Ten człowiek stanął w jego obronie i uratował życie jednemu ze strażników. I sami strażnicy stanęli w jego obronie, kiedy miał być skazany na śmierć, ale jednak ten wyrok wykonano. Ale czytałem ostatnie słowa tego człowieka i w nich nie było żadnej goryczy. Niech był pokój, była radość, było zaufanie, że on idzie do domu Boga w niebie, było całkowite pogodzenie się z tą sytuacją. I radosne oczekiwanie na to, że On idzie do nieba, świadomość łaski, wdzięczność. Czyli Bóg zbawia każdego, kto uwierzy w Jezusa. Każdy może pójść do nieba, każdy może się nawrócić może z największego dołu, z najgorszego bagna, zawołać do Boga, będąc w miejscu najgorszego. Strasznego, najstraszniejszego bałaganu, jaki tylko sobie potrafimy wyobrazić, może zawołać do Boga. W prostej modlitwie przyjść do Boga. Jezus mówi: Tego, kto do mnie przychodzi, precz, precz nie odrzucę. I Jezus takiego człowieka bierze i ustawia jego życie, odnawia jego życie, odbudowuje pewne rzeczy w jego życiu. Także nie ma żadnych wstępnych wymogów. I nie ma dużych wymagań, które trzeba spełnić, żeby pójść do nieba. Tak jak powiedziałem, młody na krzyżu. Co on takiego dobrego zrobił? Nic. No po prostu uwierzył i poprosił. Jezus powiedział mu, mu zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Natomiast gdy chodzi o służbę, to od tego, kto służy, pewnych rzeczy się wymaga i pewnych Cech się wymaga. Od człowieka, który podejmuje się karmienia współsług, karmienia innych ludzi w ciele Chrystusa, karmienia ich Bożym Słowem, prowadzenia ich nauką Bożego Słowa, od takiego człowieka wymaga się pewnych cech, wymaga się wierności i roztopności. Dlatego, że przyjęcie zaproszenia wiąże się z ryzykiem. Przyjęcie tego zaproszenia, o którym tutaj mówimy, otwiera drogę do większej nagrody, ale też w przypadku, gdy człowiek zawiedzie, w przypadku, gdy człowiek sprzeniewierzy się służbie, kara i konsekwencje sprzeniewierzenia się są bardzo poważne. Dlatego Jakub pisze. To jest liść świętego Jakuba, rozdział trzeci, wersety 1 i pierwsza część drugiego wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy, wielu uchybień. Jakub mówi wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Dlatego moi bracia. Niech niewielu z Was zostaje, zostanie nauczycielami. Dlatego, że do tych nauczycieli przyłożona zostanie inna miara. Otrzymamy surowszy wyrok. To znaczy zostaniemy osądzeni według bardziej surowych kryteriów. Nauczyciele, my, nauczyciele, zostaniemy osądzeni, Według surowszych kryteriów niż reszta ciała Chrystusa. Dlatego, że przyjęcie zaproszenia otwiera nam drogę do większej nagrody, ale żeby było sprawiedliwie, z tą nagrodą wiąże się większe ryzyko. Jeśli upadniemy, ten upadek będzie bardziej bolesny i pociągnie ze sobą. Poważniejsze konsekwencje. Dlatego podchodźmy do tego trzeźwo, podchodźmy do tego z powagą. Można to porównać to jest taki mój przykład do wzięcia na swoje plecy ciężaru 10 ton. Każdy z nas ma dwie nogi i jest w stanie utrzymać na nich ciężar swojego ciała. Ale załóżmy, że zostajemy zaproszeni do tego, żeby dźwigać ciężar dziesięciotonowy. Jest to niemożliwe. Gdybyśmy wzięli to na siebie, gdyby taki ciężar ktoś nam nałożył, to momentalnie byśmy, nogi by się nam ugięły, byśmy się załamali pod tym ciężarem. On by nas zmiażdżył. Ale ten ktoś, kto składa nam taką propozycję, mówi: Wiesz co? Ja będę niósł ten ciężar. Ja podjadę tam takim dźwigiem, i ten dźwig będzie ten ciężar podtrzymywał. I ty będziesz go niósł, ale właściwie ten ciężar nie będzie spoczywał na twoich barkach, tylko będzie spoczywał na barkach tego urządzenia, które będzie go podtrzymywać. Świetna propozycja. Ale musisz z tym urządzeniem ściśle współpracować. Dlatego, że jeżeli nie będziesz przestrzegał instrukcji, jeżeli nie będziesz świadomy tego, jak wielki ciężar dźwigasz, i nie będziesz postępował ostrożnie i roztropnie, to może się okazać, że nagle ten dziesięciotonowy ciężar, ponieważ coś zrobisz źle, spocznie na Twoim ciele, spocznie na Twoich nogach, i rezultat będzie taki, że on cię zmiażdży. Także możesz go dźwigać. To urządzenie, które, którego działanie jest wpisane w kontrakt, będzie go podtrzymywać. Ale musisz z tym urządzeniem współpracować. Ono musi z Tobą iść. Inaczej, jeśli to urządzenie przesta przestanie podtrzymywać ten ciężar, ciężar na ciebie spadnie i cię zmiażdży. nauczyciele Bożego Słowa. Słudzy doulos powołani do tego, żeby karmić Bożym słowem współwierzących. Niosą ciężar słowa. Słowu Bożemu towarzyszy chwała Boża. Chwała Boża ma dwie strony Chwała Boża w języku hebrajskim określana jest dwoma terminami, które oba z nich oznaczają chwałę Bożą, ale jakby mówią o awersie i rewersie, o dwóch stronach tego samego zjawiska. Jedno słowo to jest szekina, a drugie to kabot. Szekina to jest manifestująca, się lśniąca, świecąca, piękna chwała. Natomiast kabot znaczy ciężar. Chwała Boża to zarówno szekina, jak i kabot. Jeżeli decydujemy się nosić chwałę Bożą, nieść Słowo, któremu towarzyszy chwała, to bierzemy na siebie ciężar i to jest realny ciężar. Gdy chwała Boża objawiła się w świątyni Salomona, kapłani nie mogli ustać, przewracali się, ponieważ był tam ciężar. Nie mogli ustać w obliczu chwały. Głoszenie Bożego Słowa, któremu towarzyszy chwała, wiąże się z tą, powiedzmy, lśniącą i chwalebną stroną, ale wiąże się też z ciężarem. Jeżeli spotykasz nauczyciela Bożego Słowa, który jaśnieje szekiną, jaśnieje Bożą chwałą, to wiedz, że on niesie również kabot. A ściślej rzecz biorąc, to nie on niesie kabot, czyli ten ciężar, ale Chrystus w nim niesie ten ciężar. I ten ciężar jest realny i on stwarza zagrożenie, ponieważ jeżeli obecność Chrystusa nas opuści, ciężar, jaki na siebie wzięliśmy, może nas bardzo powykrzywiać. Sługa doulos to ktoś, kto, od kogo oczekuje się wierności i roztropności. Co to znaczy wierny i roztropny? Pistos kaifronimos. Wierny to pistos. Chodzi o wierność polegającą na posłuszeństwie poleceniom i dotrzymywaniu zobowiązań. Sługa rozumie charakter relacji łączącej go z panem. Tutaj pojawiają się nieporozumienia. Ja często słyszę od, od moich braci, to takich braci właściwie, którzy są mi najbliżsi. W ciele Chrystusa są bracia, którzy są mi bardzo bliscy i są bracia, którzy no nie są mi tak bardzo bliscy, bo jest duża bariera nieufności między nami, spowodowana jakimiś różnicami przekonań, różnicami tradycji, w których wyrastaliśmy albo których. W których idziemy różnicami jakimiś organizacyjnymi, denominacyjnymi, tak dalej. Więc są pewni bracia, którzy, którzy są dosyć daleko ode mnie. Ja nie jestem od nich daleko, ale oni po prostu są za jakąś tam barierą nieufności wobec mnie. Ja to w pewnym sensie rozumiem. Ale są też bracia, którzy są. Są mi bliscy. I od tych braci, którzy są blisko, często słyszę takie coś, że no, nie jesteśmy sługami, jesteśmy synami. Oni jakby mówią o tym, o, o byciu sługą w taki, jakby bycie sługą kojarzy im się z czymś takim bardzo negatywnym, z jakimś niższym poziomem świadomości. Sługa to jest ten taki niewolnik, który tak pracuje, pracuje, natomiast syn to jest ktoś, kto zanurza się w miłości ojca, kto rozumie miłość ojca, kto jakby robi pewne rzeczy z miłości, kto jakby płynie w miłości. I I... Jakby to jest tego, tego rodzaju dychotomia. Myślę, że ona jest fałszywa. Że to nie jest do końca tak, że, że Pan Jezus zastąpił służenie synostwem. Jest jeden werset, który to sugeruje, to jest e werset z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi już was nie nazywam sługami, lecz nazywam was przyjaciółmi, ponieważ sługa nie wie, co Jego Pan czyni. Ale w Ewangelii Mateusza tutaj pod koniec swojego życia Jezus do bardzo dojrzałych apostołów mówi. O słudze, kto jest tym sługą? Mówi, szukam sługi, który będzie karmił. Czyli Jezus nie znosi służenia, znaczy nie, nie likwiduje służenia, nie mówi, że pod koniec to będą tylko synowie, żadnych sług nie będzie, wszyscy będą synami. Mówi, nie, będą sługi. Tylko musicie to zrozumieć, musicie to, musicie zrozumieć, o czym tutaj mówię. Wiecie, gdy chodzi o mnie, ja mam świadomość tego, że jestem sługą Boga. Jestem tym sługą doulos powołanym do tego, żeby karmić duchowym pokarmem określoną grupę ludzi. Ale to nie znaczy, że nie jestem synem. To nie znaczy, że nie mam relacji z ojcem. Kiedy studiuję Biblię w sensie takiego osobistego czasu z Bogiem, kiedy spędzam czas z Panem, studiując Biblię, zadaję Mu pytania, modlę się do Niego, kiedy słyszę Jego głos, to on się odzywa do mnie i mówi: Synu. Nie mówi: Sługo. Mówi: Synu. I gdy słyszę jego słowo: Synu. Gdy słyszę, jak wymienia moje imię, ale najczęściej mówi do mnie: Synu. To wówczas mówi do mnie o tym, co się dzieje w moim życiu. Tłumaczy jakieś procesy, które zachodzą w moim życiu. Mówi: Teraz uczycie tego, kształtuję w Tobie to, to i tamto. Czyli mam z nim relacje na płaszczyźnie ojciec-syn, na płaszczyźnie abba, tata, tatuś i syn. Nie spoufalam się z nim, ale wchodzę z nim w bliską, intymną relację, w której on mówi do mnie: Synu, kocham cię, mam w tobie upodobanie i przyjmuję to. I chodzę w tym. Mam relacje z ojcem. Jako Jego syn mam relację z Panem Jezusem, jako moim przyjacielem, mam relację z Duchem Świętym, jako moim pocieszycielem. Ale oprócz bycia dzieckiem Bożym, jestem też sługą Doulos i to też jest jakaś, jakiś aspekt mojej relacji z Bogiem. Jestem tym, który karmi dom Pana i czuwa nad jego terapią, czyli uzdrowieniem ciała Chrystusa. I w tej relacji wykonuję polecenia. Najczęściej wygląda to tak, że Pan daje mi przeświadczenie, żeby coś zrobić, żeby wygłosić jakieś przesłanie, wypowiedzieć je w takim czy innym miejscu, w, takim, w taki czy inny sposób, przez takie czy inne medium, żeby przetłumaczyć taki czy inny materiał. Pan daje mi przeświadczenie, ale wiem, że to przeświadczenie jest zarazem poleceniem, żeby to zrobić i w odpowiedzi na to przeświadczenie, na tą chęć robię właśnie to. To czym się teraz dzielę jest wynikiem chęci, ponieważ Bóg sprawia we mnie chcenie i wykonanie. Miałem chęć żeby się tym podzielić, dzielę się tym ponieważ chcę. Ale z drugiej strony w tej relacji nie ma takiej opcji, że coś jest Boż Bożą wolą, a ja tego nie robię. Bo jestem Doulos. Jestem własnością Pana. i Jestem Jego sługą. To, że mam z Nim osobistą relację na innych płaszczyznach, powoduje, że ta służba jest łatwa do uniesienia. Że jestem w stanie ją wykonywać i wykonuję ją z ochotą. Ona nie jest dla mnie jakaś uci uciążliwa, chociaż jest trudna. Powiedzmy, po dniu pracy, kiedy jestem trochę zmęczony, yy, Mógłbym teraz, powiedzmy, odpoczywać, a te, a, ale zamiast odpoczywać, nagrywam ten materiał, mimo że odczuwam zmęczenie ciała, ale mam chęć, żeby to robić. Jestem do tego pobudzany, inspirowany, ponieważ mam żywą relację z Bogiem. I to nie jest uciążliwe i to nie jest brzemię, takie po prostu brzemię, które mnie obciąża. Ja wiem, że to jest ciężar, ale mam też świadomość tego, że Chrystus we mnie dźwiga ten ciężar, więc to jest trudne, ale nie jest to bardzo trudne. Nie jest to trudność jakaś taka, to nie jest mozu, to nie jest coś nie do uniesienia. Jest to coś, w czym mam dużo radości, dużo satysfakcji że, z tego, że to robię. Ale mam świadomość tego, że wziąłem na siebie zadanie, nie ma takiej opcji, że nie robię. Nie ma tak, że po prostu mi się nie chce, ja nie będę robił, ja się obrażę. To no, tak nie działa. Jestem dołlos. Nie jestem swoją własnością i nie jestem swoim własnym panem. Wierność wymaga posłuszeństwa w obliczu niesprzyjających okoliczności. Czyli zawsze, bo póki żyjemy w tym świecie, zawsze są jakieś niesprzyjające okoliczności. Jeżeli ktoś czeka z służbą na to, że będzie miał sprzyjające okoliczności i wtedy będzie służył, to on się nie doczeka, ponieważ zawsze będą jakieś niesprzyjające okoliczności. To jest wierność. Druga cecha sługi Doulos to roztropność. Rostropny to fronimos. Aby uchwycić znaczenie tego słowa, trzeba odróżnić je od dwóch innych greckich słów. Od słowa sofos, oznaczającego człowieka umiejętnego, praktyka, oraz sunetos, oznaczającego intelektualistę, kogoś obdarzonego zdolnościami intelektualnymi. Fronimos, to nie jest ktoś, kto ma jakieś tam wielkie zdolności praktyczne, ani to nie jest ktoś, kto ma wielki potencjał intelektualny. Niekoniecznie on musi to mieć. Fronimos może być zarazem sofos, może być zarazem sunetos, ale jeżeli ktoś nie ma tych cech, nie jest ani bardzo umiejętny, ani bardzo bystry, nadal może być roztropny, nadal może być fronimos. Dla sługi doulos istotna jest nie tyle inteligencja, czyli umiejętność rozumienia skomplikowanych zagadnień i nie tyle umiejętność praktycznego organizowania działania, robienia rzeczy, ile, i tu uwaga, umiejętność zachowania się jak należy w danej sytuacji. Roztropność to umiejętność zachowania się jak należy, w danej sytuacji, zwłaszcza w obliczu pokusy lub presji. Człowiek roztropny wie, którą propozycję przyjąć, a którą odrzucić. Stojąc na, na rozstajnych drogach, człowiek roztropny patrzy na koniec każdej z nich i wybiera tę, która doprowadzi go do zamierzonego celu. Roztropność wiąże się w szczególności z niepodatnością na okazje korupcyjne. Czyli bardzo ważne jest, żebyś był niepodatny na korupcję. Do tego to się sprowadza. Możesz nie być bardzo bystry, możesz nie być bardzo umiejętny, możesz się jąkać. Możesz nie rozumieć wielu rzeczy w Biblii, a mimo to być dobrym nauczycielem dostarczającym wysokiej jakości duchowego pokarmu. Jeżeli jesteś niepodatny na korupcję, jeżeli jesteś niepodatny na chęć zemsty, jeżeli jesteś niepodatny na różnego rodzaju flirty i romanse. Jeżeli jesteś na te wszystkie rzeczy niepodatny, które psują ludzi, jeżeli jesteś szczery i całkowicie oddany Bogu i zdecydowany raczej cierpieć niż ulec korupcji, niż pójść na kompromis, to jesteś roztropny. Człowiek roztropny unika tego wszystkiego, tych wszystkich okazji, okazji do rewanżu, do zbudowania siebie kosztem innych, do flirtów i romansów i, innych, i różnych innych propozycji korupcyjnych, unika tego wszystkiego, ponieważ wie, że uleganie takim posługom, pokusom, przepraszam, ostatecznie zniszczy jego służbę i życie. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów, na temat szczególnego rodzaju korupcji. Jeżeli już, już jesteśmy przy roztropności, jeżeli już powiedzieliśmy, że roztropność to umiejętność zachowania się jak należy w danej sytuacji, w szczególności niepodatność na różnego rodzaju zwodnicze propozycje, to chcę zwrócić uwagę na pewną szczególną, Propozycję, która w życiu wielu sług Bożych się pojawia, i którą należy rozpoznać i się jej przeciwstawić oprzeć się tej pokusie. Mówię o pokusie romansu z Babilonem. Tak to nazwałem romans z Babilonem. Sługa doulos utraci cechę roztropności, jeśli wda się w romans. Przy czym romans można rozumieć dwojako. Może to być dosłowny rom romans, czyli nawiązanie jakiejś seksualnej relacji poza Bożą wolą, relacji poza małżeńskiej w postaci nierządu, cudzołóstwa czy relacji homoseksualnej. Tu sprawa jest jasna. Ale istnieją bardziej subtelne i nie tak oczywiste romanse, które jednak z punktu widzenia Bożego Słowa są czymś bardzo jednoznacznie negatywnym. Chodzi o wejście w bliską, intymną relację z odstępczym systemem religijnym, który pismo święte określa mianem. Babilonu, albo Wielkiego Babilonu. O Wielkim Babilonie czytamy w różnych miejscach pisma, najczęściej w Apokalipsie św. Jana. Jest to odstępczy system religijny, który w czasach ostatecznych bardzo się umocni i w pełni się zamanifestuje. W Apokalipsie jest on ukazany jako kobieta, piękna kobieta, jadąca na bestii, przy czym bestia to antychryst, jego imperium. I ta kobieta wjeżdża na grzbiecie imperium antychrysta, jest pięknie ubrana, jest pięknie przystrojona, ma piękny makijaż i w ręku niesie piękny złoty kielich. Ale jak zajrzymy do tego kielicha, to widzimy, że jest w nim pełno obrzydliwych rzeczy. Jest pełen nieczystości i obrzydliwości. Czyli zewnętrzne piękno, wewnętrzne zepsucie. Cechy Babilonu według Pisma Świętego. Powiem w telegraficznym skrócie o kilku cechach. Zapewne jest ich więcej, natomiast to są cechy, które tak pobieżnie mi się nasunęły, kiedy zastanawiałem się nad tym, co Pismo Święte mówi o Babilonie, jakie on ma cechy. Po pierwsze, cechą Wielkiego Babilonu, jak już wspomniałem, jest bogactwo i przepych. Zewnętrzne piękno połączone z wewnętrzną zgnilizną. Druga cecha Babilonu to niewierność wobec Słowa Bożego. Babilon to system, w którym Słowo Boże jest obecne. To nie jest system pogański. To jest system, w którym jest Boże Słowo. Ale jest ono wymieszane z pogaństwem, jest ono wymieszane z pogańskimi wierzeniami i praktykami, które mają swoje źródło w świecie demonów. Słowo Babilon oznacza pomieszanie. To jest pomieszanie dobrego z czymś bardzo złym. Pomieszanie prawdy Bożego Słowa z doktrynami demonów. Doktryna Babilonu stanowi wymieszanie. Słowa Bożego z doktrynami demonów, do tego stopnia, że nie wiadomo, co jest co. Bo raz mamy coś bardzo dobrego, a zaraz potem coś, co temu zaprzecza. Pomieszanie. Trzecia cecha Babilonu to cudzołożenie z królami ziemi. Ten odstępczy system religijny idzie na kompromis, z wiernością Bożemu Słowu i lekroć leży to w interesie królów, z którymi cudzołoży. Czyli jeżeli królowie ziemi są zainteresowani tym, żeby jakieś prawdy nie głosić, żeby jakąś prawdę głęboko zakopać, albo żeby wydobyć czy, czy głosić coś, co prawdą nie jest, to ten system usłusznie to robi. W zamian za co otrzymuje gratyfikację finansową. Czyli to jest pewnego rodzaju duchowa prostytucja. System duchowej prostytucji. Cudzołożenie z królami ziemi. Czwarta cecha Babilonu to czary. To znaczy manipulacja, zastraszanie, używanie gestów i formuł mających cechy zaklęć. Duchowa kontrola. Piąta cecha Babilonu. To taka, że Babilon nie czci Boga, choć werbalnie i formalnie on przyznaje się do czci Boga i mówi o czci Boga, ale tak naprawdę on czci sam siebie. Babilon wskazuje sam na siebie i mówi: Ja jestem królową, siedzę jako królowa. Mówi ja i nikt inny. To mam w księdze Jeremiasza. Wszystkie denominacje. Które wskazują na swoją wyjątkowość i jedynozbawczość, mają w sobie ducha Babilonu. Ja nie mówię, że to są Babilony, one całe są Babilonem, ale są w tym aspekcie podatne na ducha Babilonu. Szósta cecha Babilonu prześladowanie, mordowanie świętych. Babilon może nie, to nie jest tak, że, że ten system w tej chwili. Prześladuje i morduje. On prześladuje, ale ma za sobą historię prześladowań. W Apokalipsie czytamy, że w Babilonie znaleziono krew świętych i proroków. To znaczy, być może tej krwi trzeba trochę poszukać, trzeba prześledzić historię tego Babilonu, żeby zobaczyć, że tamtej krwi jest dużo, że tamtych zbrodni na prorokach jest dużo. Może nie widzimy ich w tej chwili, w tej chwili te, to prześladowanie odbywa się bardziej może w rękawiczkach, chociaż w, czas, w czasach ostatecznych Babilon będzie bardzo otwarcie prześladował świętych. W Apokalipsie mamy obraz tej wielkiej nierządnicy Babilon w czasach ostatecznych, kiedy jest ona w pełnym sojuszu z Antychrystem i jest ona pijana krwią świętych. Czyli ona uczestniczy w tym męczeństw, męczeństwie, ona uczestniczy w bitwie, w wojnie antychrysta przeciwko świętym, która będzie trwała przez 3,5 roku, i Babilon upije się krwią świętych, będzie uczestniczył w tych zbrodniach. Ale ten Babilon już jest widoczny. On tu czy ówdzie wystaje z różnych instytucji religijnych. Jego widać, te cechy Babilonu widać. W różnych instytucjach i w różnych miejscach ten duch się przejawia. I ważne jest, żeby tego uniknąć. Ważne jest, żeby nie wejść pod wpływ ducha Babilonu. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, wskazać, bo to jest dość łatwo zrobić, wskazać na Kościół rzymskokatolicki, jak to czyni wielu protestantów i powiedzieć, to jest Babilon. Ja tego nie robię, ale ja chcę wskazać pewne cechy i powiedzieć: unikajmy wchodzenia w relacje z instytucjami religijnymi czy z grupami ludzi, z jakimiś grupami wpływu, które mają te cechy, bo to jest Babilon, bo to za tym stoi duch Babilonu, który jest prosto z piekła unikajmy tego. Ten odstępczy system religijny, który w czasach ostatecznych ujawni się w całej swojej obrzydliwości, pomimo że dla ludzi tego świata to będzie piękne, ale dla ludzi, którzy patrzą oczami ducha, to będzie obrzydliwe. Ludzie tego świata będą patrzeć na to, co zewnętrzne, na te piękne szaty, na, na piękno tej, tej kobiety jadącej na bestii. Ludzie mający oczy ducha będą patrzeć na to, co jest w kielichu. A te obrzydliwości w kielichu, oni będą mówić, to nie jest dobre. To jest złe. To jest, to jest obrzydliwe w oczach Boga. To jest zwodnicze. To jest diabelstwo. Trzymajmy się od tego z dala. System religijny, mający w sobie ducha Babilonu, już teraz działa. Oferuje szerokie możliwości. Także finansowe. Oferuje ścieżki kariery. I niektórzy słudzy Bożego Słowa dają się temu skusić, dają się temu usidlić i stają się jego częścią. Zyskują pieniądze, zyskują rozmaite możliwości, ale ich przesłanie zostaje zanieczyszczone wpływem Babilonu. Posłuchajmy ostrzeżenia przed cudzołóstwem, jakie zostawił nam Salomon w Księdze Przypowieści. Księga Przypowieści, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do ósmego. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją roztropność. Abyś zachował mądre rady, aby twoje wargi utrzymały rozwagę. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia. A że nie stałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu. Chodzi zarówno o różne grzeszne relacje damsko-męskie, jak i o romans z odstępczą religią z tą kobietą jadącą na bestii z Babilonem. Panu chodzi o znalezienie kogoś prostego jak żołnierz i niepodatnego na szeroko rozumianą korupcję. Ktoś taki nie musi być elokwentny, inteligentny czy umiejętny, bo mowę i mądrość zapewnia człowiekowi Duch Święty. Taki człowiek musi być jednak niepodatny na korupcję, czyli roztropie. Wierny i roztropny. Powierzenie zadania. Zadanie, które sługa wykonuje, zostaje mu powierzone w ten sposób, że pan ustanawia sługę. No zaraz. Mówiliśmy o tym, że sługa odpowiada na zaproszenie, że pan szuka ludzi mających pewne cechy. Jeśli się zgłoszę, to będę. Jeśli się zgłosisz, to pan cię ustanowi. Taka jest kolejność. Nie można samemu siebie ustanowić, ale też samo przyjęcie zaproszenia, to nie jest jakby tytuł do tego, żeby już to robić. Pan mówi, jeśli przyjmujesz moje zaproszenie, to ja cię ustanowię. Każdego, kto przyjmuje otwarte zaproszenie do karmienia innych, ja ustanawiam. Greckie słowo katisteimi stanowi zło złożenie dwóch słów. Jest słowo oznaczające ustanowienie. Słowa kata, czyli z góry na dół, oraz histemi stać. Ktoś będący na górze każe komuś będącemu na dole stanąć w pewnym miejscu, zająć pewnego rodzaju pozycję zająć stanowisko, z którym wiąże się władza podejmowania decyzji, z którym wiąże się wpływ na życie innych ludzi. Sługa nie może się sam ustanowić, ale jeśli odpowiada na zaproszenie Pana, zostaje przez Pana ustanowiony. Każdy, kto odpowiada na zaproszenie, o którym tutaj mówiliśmy na początku zaproszenie z wersetu 45 zostaje ustanowiony. Ustanowienie dzieje się w relacji między Panem a sługą. Skutek tego, co wydarzyło się w relacji między panem a sługą jest widoczny na zewnątrz. Taki człowiek zaczyna działać jako sługa i zaczyna być rozpoznawany przez ludzi jako sługa, ludzie zaczynają go słuchać, zaczynają przyjmować to słowo, które on głosi, zaczynają się tym karmić. Ludzie słuchają tego człowieka i są nakarmieni. Są posileni, jakieś warownie w ich umysłach pękają, zostają uwolnieni od różnego rodzaju warowni, zostają uzdrowieni od różnego rodzaju duchowych chorób. Widzą, że Bóg się tym człowiekiem posługuje, że Pan go ustanowił, Pan przyznaje się do sługi. Jego służba przynosi owoc w postaci ludzi, którzy są duchowo nakarmieni, którzy są przemieniani słowem Bożym. Ale samo ustanowienie to jest sprawa pomiędzy Panem a sługą. Czasem ustanowienie, powierzenie zadania następuje publicznie na oczach wielu świadków. Tak było z Timoteuszem. Nałożenie rąk starszych, proroctwo, uwolnienie do służby. Ale z Pawłem, jego duchowym ojcem, było inaczej. Paweł został ustanowiony na drodze do Damaszku, kiedy nikt tego nie widział, kiedy oświeciła go światłość z nieba. Żołnierze słyszeli widzieli światło, słyszeli jakiś głos, ale nie wiedzieli o co chodzi. A wtedy Paweł nie tylko się nawrócił, mówi się o nawróceniu Pawła na drodze do Damaszku, nie tylko się nawrócił. On wtedy otrzymał również swoje zadanie. Pan wtedy powiedział mu: "Poślecie do pogan. Będziesz moim świadkiem wśród pogan." Zadanie sługi dołos. Jego zadaniem jest rozdawanie żywności na czas. W tekście greckim na oznaczenie żywności użyte jest słowo trofe. Oznacza ono żywność, wyżywienie, utrzymanie. Ponieważ jesteśmy istotami duchowymi, nasz pokarm ma charakter duchowy i jest nim słowo Boże. W liście do hebrajczyków czytamy o mleku słowa i mięsie słowa. Podobnie Piotr w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale pisze: Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Chodzi o głoszenie Bożego Słowa, które jest pokarmem. Jezus Chrystus jest nazywany w Biblii słowem Bożym i chlebem żywym. Chodzi o głoszenie Chrystusa. Karmienie, o jakim mowa w Mateusza 2445 to ogłoszenie słowa, w którym objawia się Chrystus, który ożywia, karmi i wzmacnia naszego ducha. Zauważmy, że nie chodzi tutaj o przekazywanie wiedzy biblijnej nabytej w seminarium, ale o ogłoszenie słowa enkairo, czyli słowa na dany czas. Aby karmić innych, sługa doulos Powinien pielęgnować własną relację z Bogiem, słyszeć od niego słowa, samemu karmić się tymi słowami, a następnie karmić innych tym, czym sam się nakarmił. Karmię innych tym, czym sam się nakarmiłem. Dzielę się tym, co okazało się pożywne dla mnie. Dobry sługa to taki, który głosi słowo na czas, to znaczy słowo odpowiadające potrzebom na dany czas. Aby wykonać to zadanie, sługa Dolos został ustanowiony nad oiketes, czyli innymi sługami stanowiącymi razem służbę domu. W Nowym Testamencie, to jest dość ciekawe, nie ma w zasadzie tekstów sugerujących, że ktoś jest nad kimś. Przywódcy są przewodnikami, tymi z przodu, a nie tymi nad. W różnych tłumaczeniach to słówko nad pojawia się aż nazbyt na często, ale tekst oryginalny tego nie potwierdza. Na przykład w Biblii Tysiąclecia, tam gdzie Paweł przemawia do starszyzny efeskiej w XX rozdziale, mamy, że mówi do biskupu: Was pan ustanowił nad trzodą, ale w oryginale jest słowo pośród trzody. I tak dalej, i tak dalej, tych miejsc jest, y, jest więcej. Przywódcy to są ci, którzy idą z przodu, którzy jako pierwsi pokonują pewną drogę, którzy może karczują jakieś przeszkody, po to, żeby innym idącym z tyłu było łatwiej. W ciele Chrystusa mamy podział na starszych i młodszych. Są starsi, ale oni nie są jakby nad z tego tytułu, że są starsi. Oni są pionierami, idą z przodu. Ale to miejsce jest wyjątkowe. To jest powiedziane, że sługa Doulos został ustanowiony nad domem, czyli resztą służby. Ale to nie jest tak, że on w jakiś sposób pośredniczy pomiędzy Bogiem a resztą służby. To nie jest ktoś na kształt Mojżesza, który wchodził na górę i przekazywał słowo Izraelowi. Sługa Doulos w Nowym Testamencie nie jest kimś takim, ponieważ każdy ze sług ma bezpośredni przystęp do Boga, każdy ma, ma Ducha Świętego i każdy ma relację z Bogiem w Duchu Świętym. Więc nie ma kogoś, kto tę relację zapośrednicza. Ale jest ktoś, kto karmi innych Bożym Słowem po to, żeby ta relacja, ich osobista relacja z Bogiem była ciągle żywa, i żeby ich relacje wzajemne wyglądały jak należy. Ktoś, kto nad tym czuwa, Nie pośrednik między Bogiem a laikatem, nie duchowny, kapłan pośredniczący między Bogiem a laikatem, to nie jest ktoś taki. To jest ktoś, kto przekazuje, wyraża Chrystusa, który to Chrystus pobudza wiarę i pobudza ludzi do szukania Boga w komorach, w ich, w ich osobistej modlitwie pobudza ludzi do pewnego rodzaju wchodzenia w głębszą interakcję z Bogiem i z Jego Kościołem. Czyli sługa Dolos nie jest pośrednikiem, ale jest żywicielem. Jego zadaniem jest przynoszenie nauczania, które wzmacnia i oczyszcza relacje pozostałych sług z Panem. Analogiczny fragment w Ewangelii Łukasza brzmi tak, analogiczny do tego, który, który rozważamy. A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Z Łukasza 12,42 według Biblii Warszawskiej. W Biblii Warszawskiej, podobnie jak w wielu, wielu innych Bibliach. To jedno słówko, które tutaj jest przetłumaczone jako czelać, jest źle przetłumaczone. W wielu bibliach ono jest źle przetłumaczone, ponieważ ludzie, kiedy tłumaczę, przypuszczam, że przyczyna jest taka, że tłumaczę, jak trafiają na to słowo, ono jest tak dziwne, że nie wiedzą, co z nim zrobić i tłumaczą kontekstowo, czyli mówią, no nie wiemy, co to słowo oznacza, tutaj, bo ono, jego tu nie powinno być, ono jest, Tutaj jakby nie pasuje, ale z kontekstu możemy się domyślać, z innych miejsc Ewangelii możemy się domyślać, że tu chodzi o jakąś czelać. Tu chodzi o, to, o tych ojkietę, o tych sług i tak dalej. I próbują tutaj właśnie wstawić coś takiego jak czelać, albo domownicy i tak dalej. Tam jest użyte słowo terapia. Terapeia. Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad terapią swoją. Uważam, że tak należałoby to przetłumaczyć, nie uciekać w żadną czeladź, nie uciekać yy, we, w, jakby wstawianie tu jakiejś protezy. Ale przetłumaczyć to dosł dosłownie, ponieważ to ma sens. Choć na pierwszy rzut oka nie ma to sensu, to ma sens. Wierny zarządca ustanowiony jest nie nad służbą czy czeladzią, ale nad terapią. Czyli procesem uzdrowienia. Dlatego, że zadaniem sługi jest dostarczanie pokarmu, który nie tylko syci, ale i leczy. Sługa doulos czuwa nie tylko nad tym, żeby ludzie, członkowie służby, która jest w domu, byli, najedzeni, żeby nie chodzili głodni, ale czuwa też nad tym, żeby byli uzdrawiani. Dostrzega ich duchowe choroby, duchowe, duszewne, fizyczne choroby i serwuje im pokarm, który przynosi im uzdrowienie. W Królestwie Bożym uzdrowienie... W dużym stopniu zależy od pokarmu, jaki ludzie otrzymują. Jeśli ludzie są właściwie karmieni, właściwym przesłaniem, nie chorują i ani duchowo nie chorują, ani na duszy nie chorują, ani nie chorują fizycznie. Ponieważ w Chrystusie Jezusie, w Jego doskonałej ofierze złożonej na krzyżu, Mamy uzdrowienie z wszelkich chorób, także fizycznych. Mamy zapewnione zdrowie w nowym przymierzu. Jeżeli takie przesłanie jest głoszone i takim przesłaniem słudzy Boży są karmieni, dochodzą do zdrowia, zdrowieją i chodzą w Bożym zdrowiu, w Bożym, wielopłaszczyznowym zdrowiu. Sługa Doulos prowadzi. Ludzi, których naucza, do zdrowia duchowego, psychicznego, fizycznego i do zdrowych relacji społecznych zdrowych relacji w ciele Chrystusa. Jest za to nagroda. Pan Jezus daje obietnicę wier wiernemu i roztropnemu słudze: gdy Pan przyjdzie i zastanie go tak czyniącego, postawi go nad całym swoim mieniem. Co to znaczy nad całym swoim mieniem? To znaczy tyle, co nad wszystkim. W księdze Geusza Bóg mówi: Moje jest srebro i moje jest złoto. Na srebro i złoto można kupić praktycznie wszystko. Ale dalej w Piśmie Świętym czytamy, że Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Więc wszystko należy do Boga. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Więc jeżeli mówi. Daje słudze obietnicę: Postawię cię nad całym moim mieniem, znaczy to tyle, co: Postawię cię nad wszystkim. Będziesz rządził wszystkim, co do mnie należy, wszystkim, co moje. Sługa, który wiernie karmi dom Pana, zostanie postawiony nad wszystkim: czyli nad miastami, ich mieszkańcami, nad infrastrukturą miejską, przemysłową, komunikacyjną, energetyczną, nad zasobami, nad ziemią, nad niebem. Będzie sprawował władzę Boga nad wszystkim, co jest własnością Boga. Dobrą ilustracją tego, o czym tutaj mówimy, jest historia Józefa ze Starego Testamentu. Józef okazał się wierny i roztropny. Wierny, bo wykonywał polecenia Putyfara. Potifar czuł się przy nim bezpiecznie, widział, że chłopak sobie radzi. A roztropny, bo wiedział, jak się zachować. Kiedy przyszła. Żona potyfara z propozycją korupcyjną, tak, propozycją jednoznacznej treści, wiedział, jak się zachować. Zobaczył dwie drogi. Zobaczył drogę do łóżka i zobaczył drogę do więzienia. Ale zobaczył koniec każdej z tych dróg. I powiedział: Wolę do więzienia. I poszedł do więzienia. Ale potem faraon postawił go nad całym swoim mieniem. Faraon pozostawał właścicielem Egiptu, ale Józef robił w Egipcie to, co chciał, budował, co chciał, postępował według swojego uznania, według swojego rozeznania. To nie był człowiek samowolny, to nie był człowiek kapryśny, to był człowiek, który kierował się pewnego rodzaju mądrą wizją tego, co należy robić, ale robił, co chciał, miał ogromną władzę. Mówił: Tu zbudujemy spichlerz, ale panie, tutaj, tu zbudujemy. A tu już coś stoi. No to zburzymy to, co stoi. Tu będzie stał spichlerz, bo on tu musi stać. A to zburzymy. A tu wybudujemy kanał. A ten teren osuszymy. Faraon był spokojny, ponieważ widział, że pod ręką mu Słudzy dołloi, o jakich mowa, będą tego rodzaju zarządcami Bożej własności. Oczywiście, będzie ich wielu i w związku z tym ich kompetencje będą podzielone. Myślę, że będą nad jakimiś tam wycinkami wszechświata panować, czy w Ziemi, ale na, w ramach swojego wycinka będą panować nad wszystkim. I ten wycinek będzie ograniczony tylko sferą kompetencji kolejnego sługi który jest dziedzicem tej samej obietnicy. Być może oni też zespołowo będą współpracować, będą współrządzić. Tak to będzie wyglądać. Na pewno tak będzie, że będą też w pewnych sferach działać jako zespół. Świetlana wizja, prawda? Piękna wizja. Jeśli będziesz wierny, gdy Pan przyjdzie, zobaczy, że to robisz wiernie postawi cię nad całym swoim mieniem. Będziesz jak Józef w Egipcie, tylko to będzie znacznie, znacznie lepsze. Ten relacja pomiędzy Faraonem a Józefem to jest tylko marny cień tego, co tak naprawdę Bóg przeznaczył Ci w relacji ze sobą samym. Marny cień tego panowania, tej, tej, tej sfery autorytetu, która zostanie Ci przekazana jako nagroda za wierność w szafarstwie Słowem. W karmieniu służby Pana, w prowadzeniu domu Pana do uzdrowienia. Tej świetlanej wizji towarzyszy jednak ostrzeżenie. Werset 48. Lecz jeśli taki zły sługa, powie sobie w duszy: Mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinę której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest sługa dobry, jest sługa zły. Sługa dobry to wierny i roztropny. Realizuje zadanie zgodnie z poleceniami pana, aż do ostatniego dnia i nie daje się skorumpować. Co robi zły sługa? Sługa dobry i zły mają to samo zadanie. Pan spytał, kto jest tym sługą. Obaj podnieśli rękę. Tylko jeden okazał się wierny i roztropny, a drugi się sprzeniewierzył. Co robi zły sługa? Jego grzech zaczyna się w sercu. Złe czyny pochodzą z serca, tam mają swój początek. Zły sługa mówi w sercu: Pan mój się ociąga. Pojawia się różnica zdań pomiędzy nim a Panem i on nie rozmawia o tym z Bogiem. Ja często miewam jakieś różnice zdań, ale one nie trwają długo, ponieważ dziś z tyłu głowy wiem, że tylko jeden z nas ma rację i to nie jestem ja. Jeśli mam jakąś różnicę zdań z Bogiem, to wiem, że tylko jeden z nas ma rację i to nie jestem ja. Pamiętam takie moje rozmowy z Bogiem, że mówiłem mu, Wiesz, Panie, denerwuje mnie, to, że ty zawsze masz rację. <noise> Czasami to mnie frustrowało, że ja wiem, że ty zawsze masz rację. Ale wiem, że nawet moja frustracja jest bezsensowna w tym momencie. Wiem, że nawet nie mam nawet podstaw i nie mam nawet żadnego uzasadnienia, żeby być sfrustrowany. Więc, więc zawsze jakoś tam dochodzę do, yy, Dochodzę do, do harmonii z Panem. Dochodzę do, do miejsca, w którym się po prostu z nim zgadzam. Jakoś nigdy on nie nagił się do, do moich jakichś poglądów. Nigdy on nie zmienił zdania. Zawsze to ja zmieniam zdanie, ale myślę, że tak jest dobrze. Mi to odpowiada. Ale ten zły sługa mówi w sercu coś takiego. Mój pan się ociąga, czyli on jakby daje sobie prawo do tego, żeby oceniać pana. Mówi nie. Ty źle postępujesz. Ty się ociągasz. Ja postępuję dobrze, a ty się ociągasz. Ja zrobiłem wszystko dobrze, a ty nie wysłuchałeś modlitwy. Ty obiecałeś, że wysłuchasz, a nie wysłuchałeś. No jak to? Skłamałeś. Oszukałeś mnie. Ociągasz się. Powiedziałeś, że przyjdziesz wkrótce. Nie przychodzisz. Ociągasz się. Zaczyna Oskarżać w sercu Boga. Nie ufa Bogu, nie ufa Bożej mądrości. Kwestionuje Bożą mądrość i Boże przywództwo w swoim życiu. Skarża Pana. I to trochę trwa. I każdy Boży sługa jest kuszony czymś takim. I to, że jesteśmy kuszeni, że mamy takie emocje, to nie jest żaden problem, o ile przychodzimy z tym do Pana i przepracowujemy to. Po prostu to mija po pewnym czasie. Etap, jakby zmagania się z tymi myślami, jeśli nie pozwolimy, żeby one się w nas zagnieździły, jeśli nie uznamy ich za swoje, jeśli nie uznamy ich za swoje stanowisko, za, za swoje ostatnie słowo, ten etap mija i potem dochodzimy do harmonii z Panem. Ale jeżeli uznajemy, że Pan zwleka z przyjściem ociąga się. Jeżeli uznajemy, że tak jest moje stanowisko, Pan robi źle pewne rzeczy, ja robię dobrze, to od tego tylko krok do kolejnych rzeczy. Następnie taki człowiek zaczyna bić swoje współsługi. Zamiast zachęty i duchowego pokarmu przynosi im baty, bije ich, chłoszcze ich swoim językiem. Nie przynosi im życia, przynosi zniechęcenie, przynosi potępienie, przynosi poczucie winy, przynosi oskarżenia. W parze z tym idzie zmiana towarzystwa. Zaczyna jeść, na początku jeść z pijakami. Nie pije z nimi, ale potem pije z pijakami. Zaczyna wchodzić w uczynki ciała, chodzić w uczynkach ciała. Przestaje żyć w duchu, wchodzi w uczynki ciała, w pijaństwo, folguje swemu ciału. Chodzi zatem o człowieka, który podjął się służby słowa, podjął się karmienia innych, ale sprzeniewierzył się zadaniu, przez to, że po pierwsze zaczął oskarżać Boga w swoim sercu. I ustanowił to oskarżenie w swoim sercu. Następnie zaczął oskarżać współsługi, a potem zaczął robić rzeczy sprzeczne ze standardami, których sam naucza. Zaczął żyć według ciała. Nauka niekoniecznie mu się zmieniła, ale zaczął jeść, pić i upijać się z piekami. Złego sługę łatwo jest poznać po jednej rzeczy. Kogoś, kto wchodzi w to miejsce złego sługi. Nie poznamy go po myślach serca, ponieważ to nie jest tak łatwo dostrzec, że człowiek w swoim sercu oskarża Boga. Czasami on daje takie sygnały, ale może w ogóle takich sygnałów nie dawać, bo to, co się dzieje w sercu człowieka, jest jednak dla nas w dużym stopniu tajemnicą. Dla Boga nie, ale dla nas ludzi tak. I ta trzecia rzecz też nie jest za dobrze widoczna, ponieważ ludzie, którzy wchodzą w obłudę, oni się ukrywają. Oni ukrywają swój prawdziwy styl życia. Czyli to nie jest tak, że ich łatwo spotkamy w towarzystwie, w towarzystwie pijaków. Oni wiedzą, jak robić pewne rzeczy. O których publicznie by nie powiedzieli w ukryciu. Robią te rzeczy w ukryciu. Robią różne rzeczy, których nigdy nie pokazaliby w internecie czy na YouTubie, ani nigdy by o nich nie opowiedzieli. Robią te rzeczy, ale niełatwo ich nakryć. Ale jest jedna rzecz, która jest bardzo widoczna. Biją swoje współsługi. Zamiast nauczać, chłoszczą innych, oskarżają. Zamiast mówić o Bożej chwale, zamiast mówić o tym pięknym Synu Bożym Jezusie Chrystusie, opowiadać Jego chwałę, głosić Jego Ewangelię. Zamiast mówić o Bożym pięknie, o Bożym zbawieniu, zamiast wskazywać ludziom na tego pięknego Boga i mówić, pojednajcie się z Nim, zobaczcie, jaki On jest piękny. Zobaczcie, jakie piękne jest to, co uczynił na krzyżu. Tacy słudzy wchodzą w ducha oskarżenia. Oskarżają, chłoszczą, biją. A ten jest zły, a ten jest zwiedziony, a ten jest podły, a ty jesteś zły. A... Wchodzą w coś takiego: po prostu strasznie negatywne, strasznie chłoszczące, budzące takie. Dużo takich negatywnych, cielesnych emocji w człowieku, przesłanie. Oskarżenia, wzbudzanie podejrzeń, bezpodstawne oskarżenia, oszczerstwa, manipulowanie przez i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest podparte Biblią. Służba takiej osoby staje się służbą oczerniania innych kaznodziejów. Pod pretekstem walki z herezją i zwiedzeniem, to jest to, co widać. To jest widoczny symptom tego, że ktoś stał się złym sługą. I są dwa niewidoczne symptomy: jedno to jest to, że on oskarża Boga w swoim sercu, a drugie to jest to, co on robi, kiedy nikt nie widzi. Wielu z tych tak zwanych łowców herezji. Robi w ukryciu rzeczy, o których nigdy nie powiedzą publicznie. Skąd wiem? Boże Słowo mi to mówi. Trzymajmy się z dala od takich ludzi i od ich nauki, ponieważ ich nauka jest szkodliwa. To jest bicie współsług. Co się dzieje z takim sługą? Przychodzi Pan i rozpoławia go. To znaczy, przecina go na pół. Ten człowiek chciał łączyć w swoim ciele to, czego nie da się połączyć. To znaczy, z jednej strony być częścią Królestwa Bożego i żyć w duchu, a, ale zarazem być w Królestwie Oskarżyciela Szatana, oskarżać i żyć w cielesny sposób. Pan przychodzi i mówi: Próbujesz połączyć to, czego nie da się połączyć, i ja Cię rozpołowię. Bo masz w sobie to i to. Zost taki sługa zostaje rozpołowiony, i wyznaczone mu zostaje miejsce z obłudnikami. To, to jest straszne, to o czym tutaj czytamy. Ale to są słowa pana Jezusa. Ja po prostu dokonuję egzegezy tekstu. Tego nie wyolbrzymiam ani nie, nie koloryzuję. Wyznaczone mu zostaje miejsce. Z obłudnikami. Kim są obłudnicy? Greckie słowo hipokryzis oznacza nie tyle dwulicowość, ile dosłownie ukryty osąd. Obłudnicy to ludzie udający dobrych i pobożnych, ale w rzeczywistości pełni osądu. Nie chodzą w łasce i przebaczeniu, lecz w osądzie. Surowo osądzają innych, choć sami winni są tych samych grzechów. Zły sługa trafia tam, gdzie trafiają obłudnicy. To znaczy, gdzie? Rozdział wcześniej, w rozdziale 23 Ewangelii Mateusza, mamy przemowę Pana Jezusa skierowaną do uczonych w piśmie i faryzeuszy. I tam kilkakrotnie pojawia się takie sformułowanie: Biada Wam uczeni w piśmie i faryzeusze, Obłudnic. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze? obłudnicy! robicie to, to i to. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze? obłudnicy! A potem Pan Jezus mówi takie słowa. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? To jest Mateusza 23, 33. Pytanie retoryczne. Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Czyli zastanawiam się, no jak to by było możliwe? Jakże to możliwe, skoro robicie te wszystkie rzeczy? Udziałem obłudników jest sąd ognia piekielnego. W oryginale mamy tam sformułowanie: wyrok skazujący na gehennę. W Nowym Testamencie mamy dwa słowa oznaczające miejsca, gdzie dusze niezbawionych trafiają po śmierci. Jedno to Hades i to najczęściej tłumaczy się jako piekło. Drugie zaś Gehenna, czyli jezioro ogniste. W Apokalipsie 20 czytamy, że Hades zostanie wrzucony do Gehenny, stąd wiemy, że są to dwa różne miejsca. Słowo Gehenna pochodzi od nazwy własnej Doliny Hinn Hinnom. Za murami Jerozolimy, która była w czasach starożytnych spalarnią odpadów. Nieustannie płonął tam ogień i okropnie cuchnęło. Wszystko, co obrzydliwe, co nie nadające się do niczego, wyrzucano do Doliny Chin i palono tam. Do Gehenny. Dlatego tam śmierdziało. Istnieje jednak wiekuista gehenna. Ta gehenna. Pod Jerozolimą jest obrazem pewnej duchowej rzeczywistości, o której tutaj mówi Pan Jezus. Wiekuistej Gehenny, jeziora płonącego ogniem i siarką, miejsca przeznaczonego dla diabła i jego aniołów, którzy będą tam płonąć i nie spalać się przez całą wieczność, bo to są istoty wieczne. Tak jak wieczna jest ludzka dusza. One nie podlegają anihilacji, ponieważ są wieczne. Anioły i ludzie będą świadomie istnieć przez wieczność. Część z nich będzie żyć, przebywać wiecznie z Bogiem i żyć, a część będzie egzystować w gechennie, w mękach gechenny. Obłudnicy znajdą się w gechennie, zaś zły sługa, który sprzeciwi się wszystkim ostrzeżeniom Ducha Świętego i wezwaniom do pokuty, bo to nie jest tak, że Ktoś jest dobrym sługą, no po, po prostu potem ma zły dzień, ma jakieś negatywne myśli na temat Pana Boga, coś tam powie negatywnego na temat jakiegoś innego współsługi i przyjdą jakieś koledzy ze starego życia ją w tym zamieszaniu, pójdzie z nimi, się napije, upije się, gdzieś tam będzie leżał. To nie jest tak, że zaraz rozblednie się trąba, i Pan przyjdzie i powie: Do Gehenny. Bo miałeś słabszy moment. To nie tak. Wierzę, że Pan wielokrotnie będzie ostrzegał kogoś takiego, kto będzie schodził na tę drogę. Będzie go ostrzegał na etapie tego oskarżania Boga, na etapie tych złych myśli serca. Jeśli ten człowiek się nie da na, nie da na tym etapie ostrzec, będzie go ostrzegał na etapie bicia współsług, będzie mówił, słuchaj, nie wolno tak robić, nie wolno tak mówić, to co mówisz, to co wychodzi z Twoich ust jest destrukcyjne, to nie jest od Ducha Świętego, to nie jest przekonanie o grzechu, to jest oskarżenie prosto z piekła. I będzie go przekonywał, też go, znajdą go tam gdzieś w jakimś lokalu, znajdą go w różnych dziwnych miejscach. Boży ludzie i Boży Aniołowie go znajdą i przekażą mu ostrzeżenie, takie rzeczy też się dzieją. Ale jeśli nie posłucha, jeśli po prostu się zatwardzi i nie będzie słuchał, to przyjdzie pan i nie będzie zmiłowania. Zły sługa, który sprzeciwi się Duchowi Świętemu i ludziom, pod wpływem ducha wzywającym go do pokuty, zostanie w końcu rozpołowiony i znajdzie się tam, gdzie obłudnicy, to znaczy w Gehenni. Bracia, niech niewielu z Was zostaje nauczycielami, bo wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Będziemy sądzeni według surowszej miary. To, co ujdzie komuś, kto nie podjął się tego zadania, Tobie nie ujdzie. Warto to mieć na uwadze, przyjmując powołanie do karmienia innych Bożym Słowem. Mam to na uwadze, mam tego świadomość, ale mimo to chcę powiedzieć, warto. Warto to robić. Jeżeli Duch Święty Cię pobudza, to ja Cię też zachęcam. Ale miej świadomość. Miej świadomość i podejść do tego poważnie. Niech to będzie poważna, trzeźwa decyzja w Twoim życiu. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, jeżeli jeszcze jesteś, nie jesteś w miejscu duchowej służby karmienia innych Bożym Słowem i odpowiedzialności za to, jak inni rosną, to rozważ to. To ja cię zachęcam, żebyś za tym poszedł, ale zachęcam cię też do roztropności. Natomiast, jeżeli jesteś sługą słowa, ale zacząłeś oskarżać Boga w swoim sercu, to mówię ci, nie jest jeszcze za późno na pokutę. Jeżeli zacząłeś bić swoje współsługi oraz upijać się z pijakami. To mówię ci nie jest jeszcze za późno. Dopóki Pan nie przyszedł, nie jest jeszcze za późno. Dopóki oddychasz i jesteś w stanie rozumieć to, o czym mówię, to nie jest za późno. Ciągle jest łaska do tego, żeby zmienić kierunek, żeby pokutować, zawrócić z tej drogi i wrócić do miejsca, w którym zgubiłeś drogę. Wrócić do miejsca szczerości i oddania Panu nie jest za późno i nie daj sobie wmówić. Że zabrnąłeś za daleko, że poszedłeś za daleko. Jest łaska dla seryjnych morderców, jest łaska dla gwałcicieli, jest łaska dla zbrodniarzy, i tacy ludzie się nawracają. O ileż bardziej może się nawrócić sługa Boży, który zbłądził i zrobił złe rzeczy. O ileż bardziej Bóg wzywa kogoś, kto, kto był drogi jego, jego, jego sercu i jest nadal drogi, ale zszedł z drogi. Także, jeżeli, jeżeli jesteś sługą, ale jesteś przez to słowo przekonywany do, przekonywany o tym, że miejsce, w którym jesteś, nie jest najlepsze, to zawróć. Pan cię zaprasza, pan, pan cię chętnie przyjmie swoje ramiona. Zostawiam was, moi drodzy widzowie, z tą porcją słowa, z tą porcją mięsną. To nie jest porcja mleczna, mięsna, abyście ją przetrawili. Niech Pan Was błogosławi i do zobaczenia.